Cześć kochani, dzisiaj do wydrapania mam takie statko słoni, a więc zostańcie ze mną koniecznie, jak chcecie to zobaczyć. Muszę znaleźć słonia na tym polu, a tutaj jest przypisana wygrana do tego pola. Przede mną jest 10 słoni, a więc jest co drapać. Mam przed sobą pierwszego słonika do wydrapania, a tutaj mam taki specjalny bryloczek, aby drapać z drapki. Dostałam go od pani pracującej w kiosku, gdzie kupowałam je. Miła babeczka, naprawdę. Serdecznie pozdrawiam panią, ale pewnie nie wie jeszcze o moim istnieniu, bo nie chwaliłam się, że prowadzę kanał. Fajnie drapie. O, zobaczcie, i szczęście przynosi, mam słonia. No ciekawe, ile teraz wygram. Może wygram główną wygraną? Chcę te 40 tysięcy, ale fajnie byłoby. No, ale nie ma. Trudno. Jest tylko 1 złoty. No, ale dobre i to. Zobaczymy najpierw, ile mogę wygrać w tej zdrapce. Kochani, mogę wygrać tutaj, no, całe 500 złotych. Podoba mi się to. Mogłabym wygrać je, naprawdę. Nie pogardziłabym. No, ale zobaczymy, jakie kryją się tutaj zwierzątka. Jest małpeczka, jest rybeczka, jest pieseczek i jest wielbłąd. No nie ma słonia. Trudno. Pechowa zdrapka. Kochani, muszę wam powiedzieć, że ten bryloczek do drapania jest super. Fajnie drapie się nim i tak wszystko ściera. Naprawdę lepiej niż moneta. Jeszcze raz pozdrawiam panią z kiosku. Co prawda nie ma tutaj słonia. Ale ile było do wygrania? 10 zł. Okej, trudno się mówi. Ciekawe, czy wygram coś tutaj w tej zdrapce? Chociaż złotówkę. Fajnie byłoby nawet. Zwróciłoby mi się trochę. No, ale kochani, nie ma nic. Jest wielbłąd, jest wiewiórka, jest lew i piesełek. No cóż, pech. 20 zł bym wygrała. No trudno się mówi. Moi drodzy, są drapane tutaj słonie, a my nie wiemy, czy to słonie indyjskie, czy afrykańskie. Różnica między tymi słoniami jest taka, że słonie afrykańskie mają większe uszy niż te indyjskie. Sądzę po obrazku, że drapę te afrykańskie właśnie. A poza tym chciałam wam powiedzieć, że nic nie wygrałam. Teraz zobaczę przy tej zdrapce najpierw, ile mogę wygrać. Kochani, do wygrania jest 40 zł. Fajna sumka, mogłaby mi wpaść taka do kieszeni. Ale czy trafi mi się tutaj słoń? Oto jest pytanie. Problem jest taki, że w ogóle mi się nie trafiają. No i nie ma w ogóle słonia. Ej, trafiają mi się albo wielbłądy, albo psy. A ja chcę słonie. Jak przy tej zdrapce będzie pieseł, to ja już nie wiem. Zwątpię w te zdrapki chyba. Ale kochani, trafił mi się słoń. A, coś wygrałam wreszcie. Ale pies też jest. Ale mam szczęście z tymi piesełami. Jeszcze wielbłąd by pasował tutaj. Ale ile wygram? Zobaczymy. Drapę, drapę. No, tylko złotówka. No, niech będzie. Kochani, czuję, że tutaj jest wygrana i będzie słoń, ale póki co to jest pieseł. Ej, słuchajcie, znowu pies mi się trafił. Ja nie chcę go, ja chcę słonia. O, zobaczcie, i jest wielbłąd. Gdybym miała wydrapać psa albo wielbłąda zamiast słonia, byłabym bogata już. No, ale nic, trudno. I 5 zł bym wygrała, zobaczcie. Może tutaj będę miała szczęście przy tej zdrapce? No nic. Nie ma nic. Ale jest wielbłąd. Ej! Dlaczego? O, i znowu pies. Ej, co z tymi psami w ogóle jest? Ja nie chcę psów, ja chcę słonie. Chociaż pieski też kocham. Ale tutaj wolę zdecydowanie słonie. Ostatnia zdrapka. Na pewno gdzieś jest piesek. A nie mówiłam, jest nawet pierwszy. Ciekawe, czy jest słoń w ogóle gdzieś. Na razie go nie widać. I nie zobaczymy go w tej zdrapce, niestety. Ale ile można było wygrać? Spójrzmy. No, kochani.
No ładnie byłoby na koniec wygrać takie 40 tysięcy, no ale trudno. Fortuny nie wygrałam, a szkoda. Na pocieszenie możecie dać mi lajka oraz zasubskrybujcie mnie, jeśli tego nie robicie jeszcze. Fajnie, że jesteście. Będę starać się wrzucać często filmy zdrabkowe. A teraz serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia.